Sensacyjne odkrycie pod Grunwaldem. Tegoroczne badania przejdą do historii, bo udało się wydobyć z ziemi dwa topory bitewne, którymi walczono podczas największej bitwy średniowiecza. Jakub Krzyżak. Mimo ponad 600 lat pod ziemią, odnalezione topory są niemal w idealnym stanie, a to dlatego, że przeleżały w bagiennym terenie. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że są to dwa topory bojowe z bitwy pod Grunwaldem. Uważamy, że jest to znalezisko na skalę europejską. Od 7 lat na pola pod Grunwaldem przyjeżdżają detektoryści i miłośnicy historii z Polski i Europy, którzy pod nadzorem archeologów przeczesują pobitewne pola. Fantastyczny strzał. Jeden chyba z lepszych albo najlepszych w trakcie wszystkich tych 7 moich sezonów badawczych tutaj. W tym roku oprócz toporów udało się znaleźć też bełty od kuszy, groty strzał, fragmenty ostróg czy broni białej. Bardzo fajnym znaleziskiem z tego roku był właśnie fragment kordu, tak, z zachowanym mielcem, fragmentem czpienia rękojeści i kawałkiem głowni. Badania archeologiczne pozwalają nie tylko na znalezienie licznych artefaktów. Po naniesieniu na mapę miejsc odkryć badacze mogą dokładniej odtworzyć przebieg bitwy. Niewykluczone, że w miejscu odnalezienia dwóch toporów znajduje się więcej przedmiotów. Liczymy na to, że jeszcze kilka toporów bojowych, a może i mieczy tam się w ziemi może znajdować. Pola grunwaldzkie wciąż skrywają wiele tajemnic. Na odkrycie czekają m.in. miejsca pochówku rycerzy i wojowników, którzy polegli w czasie bitwy. Jakub Krzyżak, Wiadomości.